Siema wszystkim, jestem na Słowacji i szlakiem czerwonym wybieram się po raz drugi, ale tym razem od strony bardyjowskich kupeli, czyli bardziej zachodniej, na Stybnicką Magurę. Nie idę tam bez powodu, ale nie zdradzę wam na początku, dlaczego tam idę. No, wiadomo, jest to górka piękna i brak z niej widoków. Jest tam jedynie nadajnik telewizyjny, jeszcze nie wiadomo, czy aktywny. Także nie będę szczegółów zdradzał. Dowiecie się dopiero na samej górze, jak tam dojdę. I zapraszam do kontynuowania razem ze mną tej krótkiej, ale mam nadzieję przyjemnej wycieczki. To drzewo kiedyś spadnie, byleby nikogo nie było na szlaku. Szybko i sprawnie. Więc tak, ja jestem w tym miejscu, a zostało mi jeszcze tutaj na Stebnicką Magurę jakieś półtorej godziny. W tym miejscu sobie przypomniałem, że jakieś 2-3 lata temu, właśnie zjeżdżając ze Stebnickiej Magury, wkroczyłem na tor Napoleon. I tutaj w tym miejscu też z chłopakami chwilę porozmawiałem, no ale kondycja była dużo lepsza jak obecnie. No fajnie sobie poprzypominać po tych 3 latach tą miejscówkę. No nic, nie będę się tutaj zatrzymywał. Idę dalej czerwonym szlakiem. Zobaczymy, co będzie dalej. Doszedłem czerwonym szlakiem do początku, czyli do startu single track. Wiem, że bym tędy nie zjechał. Zobaczcie, jaka tutaj jest rampa. O, pierwszy zjazd już by mnie nie było. I will be the last to fall. Mówiąc na samym początku, że nie będę wam zdradzał głównego powodu, dlaczego idę drugi raz na Magurę Stebnicką. Jedni z was będą bardzo zadowoleni, a drudzy mniej, lub wręcz będą krytykować to, co tam zobaczą. No, teraz już pewnie zdradziłem i domyślacie się, o co chodzi. Ale i tak wam jeszcze nie powiem. Mi się wydaje, że jednak jest to dobry pomysł, ponieważ po naszej stronie tego czegoś nie ma.
Właśnie tyle, co skończyłem rozmawiać z jednym ze słowackich turystów. Powiedział mi, że w tym roku wieża będzie skończona. Także cierpliwości, można powiedzieć, mamy to. Na Jaworzynie Konieczniańskiej, Lackowej, niestety tej wieży, takich wież nie mamy. Są w innych wioskach, no nie będę tutaj przytaczał, bo jest ich mnóstwo. Niektórzy twierdzą, że są w niektórych miejscach niepotrzebne, jedni mówią, że są potrzebne. No w tym miejscu akurat ja śmiem twierdzić, że jest potrzebna. Kolejna chyba jest już dopiero na Ziobroku, na którym byłem też 2 czy 3 lata temu. Pokażę ją wam jeszcze z powietrza. Zjem kolejnego batona i spadam na dół, bo jest już jak dla mnie trochę późno. Także dzięki, że byliście ze mną przy tej wycieczce. Niektórych może zaskoczyłem, niektórych nie. Do następnego razu. Bawcie się dobrze. Uważajcie na siebie. Hejka.